Już za kilkanaście dni na gali KSW 79 w Libercu Arkadiusz Wrzosek stoczy swój drugi pojedynek w organizacji. Arek, po raz kolejny, można powiedzieć, dosyć podobna historia, bo Tomas Możny twoim rywalem, zawodnik, którego też dobrze znasz, z którym trenowałeś, z którym też chyba, można powiedzieć, się kolegujesz. No tak, Tomek to jest, to będzie trudna walka właśnie z kilku względów, między innymi dlatego, że my się znamy bardzo dobrze. Do tego Tomek jest takim moim kolegą, nie z Polski, i sparowaliśmy ze sobą nieraz. Wbiliśmy się też razem oczywiście na samym początku naszej znajomości. Spotykaliśmy się na różnych galach, z różnych okazji. Tomas przyjeżdżał do Polski na sparingi ze mną, także znam się z Tomkiem i tak, to będzie taka dla nas obydwu, to ciężka walka, będzie coś nowego. A to jestem ciekaw w takim razie, czy wy na przykład skonsultowaliście się ze sobą, zanim zgodziliście się jakby odpowiedzieć do KSW i przyjąć propozycję takiej walki? Może konsultacją to tego nie nazwę, ale no, akurat jego trener do mnie zadzwonił i zamieniliśmy parę słów, że Arek, no co, walka, trudno, sport, jesteśmy koledzy i będziemy dalej. Tutaj wychodzimy, zarobimy, bijemy się, a dalej będziemy kontynuować naszą znajomość na pewno. Mhm. Tak jak powiedziałeś, mieliście okazję już ze sobą zawalczyć, oczywiście na zasadach K1, i to były chyba początki twojej kariery, bo jeśli dobrze pamiętam, to była druga, trzecia walka zawodowa. Jak tam ten pojedynek wspominasz i czy według ciebie cokolwiek z tego będzie miało znaczenie teraz w Libercu? Dla mnie trochę może tylko to, że to Tomek jest osoba, której się nie zrewanżowałem jeszcze, a miałem już parę rewanży w swoim życiu i myślę, że no na pewno chęć wygranej. Jesteśmy w podobnym wieku, pokazanie, kto większy progres zrobił przez te 8 lat, które mijają zaraz od tej walki. Myślę, że tak, myślę, że to. Myślę, że głównie to, żeby tak sobie lekko udowodnić, kto jaki postęp poczynił. No ale ja jakoś się też troszkę odcinam od tej pierwszej walki, bo to była moja druga walka, byłem zupełnie innym zawodnikiem, tak naprawdę jeszcze nie traktowałem tego sportu tak mega poważnie, dopiero zaczynałem go traktować poważnie. Wydaje mi się, że z tych wszystkich rewanży, które miałem, akurat w tej walce będę czuł najmniej, że to jest rewanż. Rozumiem. Powiedziałeś, że wtedy to była twoja druga walka i że dopiero zaczynałeś poważnie traktować sport, ale MMA wydaje mi się, że traktujesz poważnie praktycznie od pierwszego dnia i teraz w marcu minie rok od twojego rewanżowego starcia z Badrem Harim i takiego momentu, który gdzieś chyba tę karierę trochę wywrócił do góry nogami w pewnym sensie. Czy teraz możesz powiedzieć, że to była na 100% dobra decyzja i niczego nie żałujesz? Mówisz o zmianie dyscypliny. Tak jest. Myślę, że tak. Myślę, że ta walka mnie też, jestem przekonany, że w tym utwierdzi, ale myślę, że tak, bo no przyznam szczerze, że już też te treningi ostatnie w kickboxingu troszkę taki czułem, mimo że ja czyniłem bardzo duży progres w tym sporcie i też akurat te dwie walki z Badrem Harim to był taki duży przeskok w mojej karierze, natomiast wcześniej, chociaż też nie można zapomnieć, że uważam, że miałem poziomowo większą walkę jeszcze wcześniej, bo mój debiut w Glory to była walka z numerem 1, Benem Adekbuim. On był wtedy klasyfikowany na pierwszym miejscu światowego rankingu i to był duży przeskok na pewno. Oczywiście walki z Badrem też, ale jednak ta moja kariera to było gdzieś tam stopniowo wchodziłem do góry. No i tak ją przerwałem już przy samym dojściu do samej góry i zacząłem robić MMA. Dużo niepewności było, jak to będzie, bo też no, moje ciało nie było przyzwyczajone do takiego treningu. Jakieś tam urazy się dawały we znaki, problemy z plecami, ale to wszystko przeszło i na dzień dzisiejszy bardzo się z tego cieszę, bo i mi się to spina finansowo też i bardzo odnajduję się na tych treningach i tak patrzę z optymizmem w przyszłość. Tak jeszcze krótko wracając do tego, co działo się niecały rok temu, to były też w tamtym czasie pogłoski, była mowa też z twojej strony ewentualnie o One Championship, bo tam miałbyś ewentualnie możliwość łączenia startów i w kickboxingu, i w MMA. Do tego oczywiście nie doszło. Co zaważyło na takiej, a nie innej decyzji? To była, jeśli chodzi o One, dostałem propozycję bardzo podobną, jeśli chodzi o finanse i KSW, natomiast po pierwsze to, o czym powiedziałem przed chwilą, że takie już wypalanie się w tym kickboxingu,
Tutaj jest coś nowego. Po drugie, no też zawsze marzyłem, taki cel miałem, odkąd na pierwszy trening poszedłem, że potrenuję kickboxing, nauczę się bić, postartuję trochę w kickboxingu i będę robił MMA, no, bo to jest najpopularniejsze. Największe możliwości są w MMA, można naprawdę, jest wiele kierunków, może się spełnić na pewno w tym sporcie i no, ta zmiana formuły mnie do tego pchnęła. No i kolejna rzecz, fajny kontakt z organizacją i to, że oni są tutaj na miejscu. Nie będę ukrywał, że o wiele łatwiej o sponsora będą zawodnikiem KSW niż One, no bo no One to jest wielka organizacja, ale no nie u nas. Jasne. I u nas jest po prostu łatwiej. Przyznam szczerze, odkąd jestem zawodnikiem KSW, to telefon dzwoni bardzo często z jakiejś firmy. Wiesz co, ja mam taką hipotezę, ale możesz powiedzieć, że kompletnie się mylę. Jak obserwowałem Ciebie na gali KSW 70 w Łodzi, wtedy wychodziłeś do narożnika z Radkiem Paczuskim, chyba przed jego walką z Willisem, jeśli dobrze pamiętam. To było w Łodzi, to była gala z Pudzianem i Materlą i wydaje mi się, jak wtedy obserwowałem to wyjście do ringu, że Ty chłonąłeś tą atmosferę w Atlas Arenie i tak sobie pomyślałem, że to jest chyba taki moment, jeden z wielu może, który Cię przekonał do tego, że KSW to jest to miejsce. Tak, ja już byłem przekonany, że zawalczę w KSW na tej gali. Tam już praktycznie byłem dogadany, jeszcze jakieś były dosłownie no, jedno spotkanie po tej gali. Ale no tak, ja wiesz, ja chłonąłem atmosferę KSW tak naprawdę od pierwszej gali, na której byłem, czyli to było w 2013 roku, dobrze pamiętam. I wydaje mi się, że od tamtego momentu widziałem siebie w klatce KSW gdzieś w wyobraźni i gdzieś sobie to wymarzyłem. No i tak, no i ta atmosfera i to wszystko, ta cała oprawa KSW to jest taki mój klimat. I chłonąłem już właśnie wtedy i dobrze się bawiłem i widziałem siebie na miejscu Radka wtedy, na tamten moment. Tak krótko jeszcze, kończąc wątek Glory, pamiętamy oczywiście, że tam były te sytuacje nieprzyjemne, to znaczy kwestie finansowe, organizacja była Ci winna te pieniądze, czy to udało się wyegzekwować? Nie udało się jeszcze na ten moment tego wyegzekwować. No jest to, dalej nad tym pracujemy. Organizacja nie zapłaciła mi po prostu, bo sobie całej sumy, bo tam jakąś część wcześniej jeszcze otrzymałem, nie zapłaciła mi całej sumy i no, pracujemy nad tym. No, śmieszne jest, bo to organizacja po prostu sobie nie zapłaciła, bo sobie stwierdziła, że nie zapłaci. I bez jakiegoś konkretnego powodu, nie został żaden podany, no i działamy nad tym, ale no tak jak mówię, jestem dobrej myśli, myślę, że to się jakoś zakończy, też pieniądze to nie wszystko, ale też tam będę rościł o inne niematerialne rzeczy od organizacji, ale to już wszystko w swoim czasie. Okej, okay, rozumiem. Czy Ty dalej śledzisz, co się tam dzieje? Czy na przykład Michał Bławdziewicz przed podpisaniem kontraktu z Glory gdzieś może konsultował z Tobą te decyzje, wiedząc, jakie Ty miałeś tam, mówiąc w cudzysłowie, przygody? Nie, ja nie wpływałem na jego decyzje i myślę, że no, akurat on był tutaj w takiej patowej sytuacji, no bo no, to jest osoba, która raczej, no Michał chce walczyć w kickboxingu, a nie ma możliwości nigdzie, już w Polsce ostatnia furtka się zamknęła do regularnych startów, to jest organizacja HFO, no i Michał nie miał gdzie walczyć i dostał taką propozycję i tak wiesz, no ja w nią nie wnikałem, Michał też chyba nie liczył jakoś się swoim tutaj, i nie chciał ze mną konsultować tej swojej decyzji. Ja rozumiem, no Michał chce się bić dalej. Natomiast no, życzę mu, żeby nie spotkało go nic takiego, bo po walce mojej w marcu z Badrem nie minął rok, a organizacja urządziła w nieprzyjemny sposób jeszcze kilku innych zawodników. Mhm. Między innymi, no wiesz, Alistara gdzieś, czy teraz jest afera z Jamalem Bensadikiem. Oficjalnie dopingowa, ale nieoficjalnie to się mówi o jakichś innych rzeczach, po prostu tam jest dziwna polityka, która się kręci wokół dwóch postaci i wiesz, i to jest syf straszny tam i ja nie wróżę przyszłości. Życzę oczywiście każdemu zawodnikowi Glory jak najlepiej, ale samej organizacji jakoś nie wróżę po tym, co widzę. No i po tym, co też słyszałem, byłem w Holandii ostatnio na obozie, tam jest słabo się dzieje. A możesz rozwinąć, o co chodzi z Bensadikiem? Coś jesteś w stanie więcej zdradzić? No, wczoraj poszło info, to także widziałeś, on został złapany na dopingu i został wyrzucony z organizacji, co moim zdaniem jest dziwne, bo nie jeden
inny, już nie rzucając nazwiskami, zawodnik był łapany na dopingu przez Glory, czy może nawet nie przez Glory, a przez te komisje, które nad Glory są, i nie był wyrzucany z organizacji. Dlatego no, myślę, że to nie tylko o to chodzi, do tego gdzieś wiesz, jakieś złe informacje są podawane do internetu, poszła informacja, że Alistair został złapany na dopingu, nie zostało przedstawione dokładnie, co było w jego krwi, jaka substancja wykryta, były to leki, a nie sterydy, także no tak, tam jest niestety, jak się naprzykrzysz w ringu, to poza ringiem będą ci robić problemy. Ja jestem do tego doskonałym przykładem. Okej, okay, rozumiem. Skoro już to nazwisko padło, to oczywiście tego tematu też nie mogłem nie poruszyć. Alistair Overeem, polscy fani ciągle czekają na te informacje, czy dołączy do KSW. Tutaj rozmawiałem niedawno z Martinem Lewandowskim, oczywiście on też mówił, że Alistair bardzo chciałby w KSW zawalczyć. Jak to wygląda z twojej perspektywy, bo wiadomo, że jesteś, nie wiem, czy można powiedzieć, blisko, dosyć blisko Alistaira, więc też możesz wiedzieć coś więcej na ten temat. No już chyba na ten moment wszystko, co mogłem, to powiedziałem też w innych wywiadach, że jest szansa, że Alistair zawalczy, chciałby zrobić dużą walkę pożegnalną w MMA. Jest szansa, że ją stoczy u nas w Polsce, bo organizacja po prostu zapewni mu takie widowisko, jakiego on by sam chciał. Także no jest na to po prostu szansa. No, tyle można zdradzić na ten moment. Okej, okay, czyli gdybyś miał powiedzieć w tym momencie, to bardziej na tak niż na nie? Myślę, że tak. Myślę, że bardziej na tak. Tym bardziej, że też zawirowania z Glory. Tak. Tam jest też problem. Alistair tak naprawdę jest sfokusowany na tylko jedną walkę w organizacji, a akurat potencjalny przeciwnik teraz wypadł na dłuższy czas. Także myślę, że jest duża szansa. Okej. Okay. Powiedz mi, jeżeli mówimy o tobie w MMA, o twoim rozwoju, ty na przestrzeni tych kilku miesięcy jesteś zadowolony z tego, jaki poczyniłeś progres? Myślałeś, że będzie trochę słabiej, trochę lepiej? Jak byś to oceniał? No tak, myślałem, że będzie trochę gorzej, a jest fajnie. No wiesz, nie będę też się sugerował tym, co mi tutaj trener mówi w klubie, bo to wiadomo, że trener będzie mnie poklepywał po plecach, że jest super, no trener mnie chwali. Ale no na przykład pojechałem do Holandii, poszedłem do nowego gymu raz na sparingi MMA i tam no, ludzie mnie znali, ale tak naprawdę nikt osobiście mnie nie znał, a sporo osób mnie, takich już stricte zawodników MMA, chwaliło za to, jak się ruszam, jeśli chodzi o zapasy czy właśnie obrony i to mi tak tam to mi dało taką dodatkową motywację, bo przyznam szczerze, że takie były chwile zwątpienia były, że nie idzie, że kurczę, coś mi to do głowy nie wchodzi, ale jest dobrze. Ja się cieszę z tego, co jest na ten moment i pracujemy cały czas i ta nauka mi fajnie wchodzi. Przełamałem ten taki moment, że przychodzę na te treningi, jestem tłamszony i odechciewa mi się tego parteru i zapasów, ale tak, no, przełamałem ten moment i już przychodzę z uśmiechem na ustach na te treningi. Okej, okay, a czy miałeś okazję w Szczecinie złapać się z Arturem Szpilką i porozmawiać na temat waszej niedoszłej walki, bo wiadomo, że to miał być main event tej gali w Szczecinie? Ja z Arturem się w grudniu akurat dłużej rozmawiałem na ten temat, bo siedzieliśmy obok siebie na gali grudniowej, a w Szczecinie to nie miałem okazji, bo wbiegłem na halę, po małych przygodach wbiegłem na halę dosłownie 5 minut przed walką Radka, a Artura akurat przypadkiem spotkałem w holu, także mu tylko piątkę przybiłem, poleciałem dalej i poleciałem do Radka, do narożnika, a tak naprawdę po walce od razu wyszliśmy, także długo nie byłem w Szczecinie. A masz takie obawy, że ta walka gdzieś trochę się od ciebie oddala, bo wiadomo, że to by było fajne zestawienie, bardzo medialne, hitowe w Polsce, a widać, że teraz Szpila poluje, można powiedzieć, na Pudziana. To nie jest obawa, no, zdaję sobie sprawę, że ta walka się oddala, ale to nie jest żadna obawa, tylko po prostu tak sobie no, uświadamiam, że inną drogą pewnie będę zaraz szedł. Myślę, że ta walka na ten moment, nie powiem, że miałaby sens, ale no, jak miałaby się odbyć, to myślę, że teraz, na ten moment, w ciągu najbliższych paru miesięcy, a myślę, że Szpila, no, tak jak mówisz, zawalczy z Pudzianem, potem pewnie jakaś przerwa, myślę, że już dalej niż bliżej do tej walki. Mogę się mylić, ale nie chciałbym się mylić i chciałbym jakąś taką drogę już, oczywiście nic Arturowi nie ujmując, ale no widzimy po prostu po karierze Artura, że on gdzieś tam będzie jednak sport na drugim miejscu stawiał i myślę, że ta walka się oddala, ale to nie jest jakaś żadna moja obawa, bo to też nic nie zmienia, szczerze mówiąc, u mnie, czy ja zawalczę z Arturem, czy nie.
Rozumiem, że ty masz drogę, wyznaczasz sobie bardziej stricte sportową, to znaczy gdzieś właśnie jaki jest twój cel obrany, czy to jest pas wagi ciężkiej, czy to jest po prostu to, żebyś mógł, wiesz, stanąć przed lustrem, powiedzieć, że jesteś kompletnym zawodnikiem MMA, wszechstronnym? Myślę, że to bardziej, no, bo jest wielu zawodników bardzo dobrych, którzy się do tego pasa nie doczekali, a prezentują świetny poziom dzisiaj. I myślę, że bardziej to, chciałbym, żeby mi ktoś, bardziej dla mnie będzie takie spełniające, jak ktoś mi powie, że jestem kompletnym zawodnikiem MMA, niż jak zdobędę ten pas, bo te pasy to czasami, wiesz, w niepowołane ręce wpadają, okay. Mogę tak to ująć, także no, wydaje mi się, że bardziej to. To tak na zakończenie dwa pytanka, pierwsze, czy była tutaj jakaś dżentelmeńska umowa z możnym na zasadzie zero parteru, czy full MMA, co się wydarzy, to się wydarzy? Myślę, że nawet po mojej ostatniej walce z Tomkiem Serrarą Tomek by nie śmiał zapytać o coś takiego i chyba wie, że bez sensu są takie umawianki. Też jestem tego zdania, nawet nie podejmowaliśmy tematu. Mhm. I właśnie Tomasz Serrara, czy tutaj żałujesz tego, jak to się potoczyło po waszym pojedynku? To znaczy, wydaje mi się, że te relacje mocno się pogorszyły i czy gdzieś w międzyczasie, może poza mediami, my o tym nie wiemy, a to się udało trochę naprostować? Na pewno nie wygląda to poza mediami tak, jak się może wydawać ludziom po mediach. Co do, wiesz, no, Tomek był po prostu moim takim kolegą branżowym, nie był moim żadnym nigdy przyjacielem, zawsze tam sobie dobrze czyliśmy, ale wydaje mi się naprawdę szczerze, że Tomek Możny jest moim większym kolegą niż był zawsze Tomek Serrara, no bo z Tomkiem miałem zawsze lepszy kontakt i z jego trenerem też Lukasem i z nimi to rzeczywiście miałem fajny kontakt, często gadaliśmy, dzwoniliśmy do siebie po walkach i fajny mamy taki, że tak to ujmę, na takich samych falach nadajemy, a z Tomkiem Serrarą po prostu zawsze przy okazji gdzieś tam w środowisku się spotkaliśmy, to pogadaliśmy, ale to nie był jakiś zawsze mój wielki przyjaciel, także też ja nie mam czego żałować, bo tutaj się nic nie popsuło. Myślę, że to nie ja jestem osobą, która może czegokolwiek żałować po tej walce. Okej, okay. Wyobrażasz sobie rewanż z Tomkiem, czy biorąc pod uwagę te wypowiedzi, które tobie nie przypadły do gustu, to gdzieś tam ambicjonalnie podchodzisz, że tego, powiedzmy, honoru nie dasz tą kolejną. Nie, no to właśnie w drugą stronę, no właśnie powinno mi bardziej zależeć na tym rewanżu po takich gadkach. Biorę pod uwagę rewanż, tak, biorę go pod uwagę, jeśli to się będzie zgadzać i spinać w każdym aspekcie, no to jak najbardziej. Po prostu na ten moment się nie spina w żadnym aspekcie ten rewanż, ani sportowym, ani finansowym, ani rozwojowym, ani medialnym, moim zdaniem, i nie tylko moim zdaniem, bo jakby się zdaniem KSW to spinało, to by ten rewanż już teraz był. Także jak to się będzie spinało, a jest na to bardzo duża szansa, to jak najbardziej biorę go pod uwagę i bardzo chętnie go stoczę. Okej, okay, ale najpierw oczywiście Tomasz Możny, Liberec, Czechy, Arek Przedewski. Na tym się właśnie skupiam. Tak jest. Powodzenia, czekam na twój występ w klatce i też miejmy nadzieję zwycięski i do usłyszenia. Do usłyszenia.